Zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko na tym kanale są jeszcze jacyś faceci, więc taka prośba moja do nich, słuchajcie, po obejrzeniu, może inaczej, macie tutaj na górze link do innych moich filmów i proszę was, wyjdźcie teraz z tego filmu, nie oglądajcie tego, ponieważ ten film może zmienić waszą psychikę. Już po obejrzeniu tego filmu nie będziecie tacy sami nigdy, więc ten film dedykuję tylko i wyłącznie kobietom. Także wszystkich panów proszę na razie o opuszczenie tego filmu. Dobra, zrobię to. Czego się nie robi, kurwa, dla sławy. Zakładam, że wszyscy faceci już stąd poszli. Zostały tylko same panie, więc zaczynamy. Hejka kochane, z tej strony Tomek z kanału Po 30. Zapraszam was dzisiaj na pierwszy i ostatni mój haul zakupowy. Byłem ostatnio w sklepie. Gdy zobaczyłem ją przy kasie, po prostu wiedziałem, że muszę ją mieć. A mimo tego, że mam już ich tyle, a jednak takiej nie miałem, dlatego mimo wszystko zamknąłem oczy i po prostu niech się dzieje co chce. A czasami tak jest, że wiemy, że nie potrzebujemy tej rzeczy, bo mamy przecież tysiące innych podobnych, ale ta konkretna nam się spodobała, tym bardziej, że została ostatnia, więc no dodatkowy instynkt łowcy mi się włączył. Także musiałem ją mieć i od razu wiedziałem, że ją zrecenzuję tutaj z wami, kochane, bo no rzadko to robię, tak naprawdę jest to mój pierwszy haul zakupowy i ostatni raczej, więc chciałem się z wami podzielić. Słuchajcie, no już nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać. Od zawsze chciałem ją mieć. Stojąc przy kasie tak się zastanawiałem, czy tak naprawdę jej potrzebuję, ponieważ no gdzie ja wychodzę, cały czas siedzę w domu i tak naprawdę ewentualnie tylko wyjdę do sklepu i z powrotem. No ale powiedziałem, dobra, raz na jakiś czas można sobie zrobić prezent, no chyba mnie rozumiecie. I tak kupiłem ją. Dlatego chciałem wam przedstawić po prostu swój ostatni zakup i podzielić się swoimi wrażeniami. Wiem, zdaję sobie sprawę, że może w innych sklepach kupiłbym ją taniej, ale no wiecie jak to jest, impuls chwili i oto jest. Także no nie przedłużając dłużej, nie będę was trzymał w napięciu. Chciałem wam przedstawić swój najnowszy zakup. Tak, wiem co sobie myślicie, w innym sklepie na pewno bym ją dostał taniej. Ale no po prostu nie mogłem się powstrzymać. Zobaczcie na ten super wzór, na ten materiał. Ona jest z bardzo fajnego materiału wykonana. No po prostu myślę, że będzie mi służyła na lata. Wiem, mam dużo innych podobnych, jednak no zobaczcie na te przeszycia. Jaki to jest mocny w ogóle materiał. Przecież tu spokojnie wejdzie około, sprawdzałem, 10 piw. Także wasi mężczyźni na pewno będą zadowoleni. Mam inne, no na przykład zobaczcie, mogę chodzić w takiej. No ale zobaczcie jak ona jest wykonana. To jest sztuczny materiał, to nie oddycha. I to na pewno nie utrzyma 10 piw, zobaczcie. Ona na pewno nie utrzyma 10 piw. Zobaczcie, jak ona jest słabo wykonana. O, wszystko się rwie. Także ja od dzisiaj nie będę brał ze sobą na zakupy nic innego, tylko taką torebkę. Zobaczcie, jaki piękny wzór. To jest chyba tak zwany melanż. Tutaj może wam przybliżę. Zobaczcie, ona jest tutaj podszyta tak fajnie. Także no jestem bardzo zadowolony.
myślę, że warto było po prostu kupić tę torebkę i no, cieszyć się z noszenia tak naprawdę. Myślę, że sobotnie zakupy już nie będą nigdy takie same. No i na pewno, mimo wszystko, że wydałem trochę więcej pieniędzy, no to w perspektywie miesięcy na pewno mi się zwróci. Także musiałem się z wami tym podzielić, moje kochane. Nie wiem nawet, jaka to jest firma. No ale naprawdę, jest bardzo wytrzymała, także jak najbardziej polecam, jestem zadowolony. Jeżeli będziecie w sklepie następnym razem, to zazwyczaj przy kasach tam na dole możecie je spotkać. No i co? Ja już się nie mogę doczekać, kiedy ją wezmę ze sobą. Są różne metody noszenia, można nosić w ten sposób. Można sobie tutaj ewentualnie, o tak, zarzucić, jeżeli coś mamy cięższego, na przykład piwka dla swojego faceta. Także no, polecam wszystkim. Jakość wykonania naprawdę za taką cenę jest na bardzo wysokim poziomie. Słuchajcie, ale ja nie byłbym sobą, kochane, gdybym po prostu tutaj nie zaingerował w projekt pierwotny. Lubię majsterkować jak każdy facet, więc zapraszam was na drugą część tego filmu. Oprócz zakupowego haulu będziemy jeszcze przerabiać tę torebkę. Ja wiem, niczego jej nie brakuje, ale myślę, że możemy jeszcze fajnie ją przerobić i... No i co, zaczynamy. Czyli tak, do przerobienia tej torebki będziemy potrzebować, moje drogie, sznurka. Możecie się zapytać waszego starego, tudzież mężczyzny, czy po prostu nie ma gdzieś wolnego sznurka. Może to być też sznur od bielizny, tylko że on będzie się tutaj nam wrzynał. Ale no, sznur od bielizny jest zazwyczaj kolorowy, więc myślę, że będzie fajnie się prezentował. Ja do tego czarnego materiału będę miał szary sznurek. Myślę, że czarny by był fajniejszy. Ponadto nożyczki. I może to być na przykład takie małe kółeczko od kluczy. No coś, w co będziemy mogli włożyć ten sznurek. Następnie, co robimy? Słuchajcie, będziemy musiały sobie tutaj wyciąć, powiedzmy, trzy otwory z tej strony i trzy otwory z tej. Trzy to dobrze będzie. Dobra. Będziemy musiały sobie wyciąć, kochane, tutaj cztery otwory, powiedzmy, w odległości około 5 cm, czyli tak. Na brzegach po jednym i na środku po dwa. I z tej strony to samo robimy. Także zabieramy się do pracy. Ja się posłużę nożyczkami. Aby nam łatwiej było wyciąć, możemy sobie zgiąć ten materiał na pół. Zrobić taki mały stożek i wtedy odcinamy czubek i już mamy pierwszą dziurkę. Oczywiście te dziury możemy sobie robić mniejsze troszkę. Ja tutaj wyciąłem dosyć duży otwór. Cyk. Cyk. Tu się nie przejmujcie, później się to posprząta. Cyk. Dobra, mamy tu cztery otwory. To samo robimy z drugiej strony. Możemy sobie zaznaczyć po prostu nożyczkami, czyli przebić się na drugą stronę. O, nawet takie przebicie już wystarczy, więc będzie to prostsze. Dobra. Ok, mamy już te dziury. Teraz po drugiej stronie, to będzie nasz przód, po drugiej stronie robimy po jednej dziurce na samym dole. Czyli to samo. Tylko staramy się, żeby ta dziura była jak najmniejsza, czyli powiedzmy czubkiem czegoś ostrego. Ja mam w tym przypadku nożyczki.
No i dobra. Co teraz? Teraz będziemy nawlekać sznurek. Zobaczcie. Cyk. Na zmianę. Raz sznurek się pojawia, raz znika. No i dobra. I tak dookoła. Dobra. I teraz tak. Odmierzamy sobie pewną długość sznurka. Ja proponuję zrobić taki większy zakład. Tutaj też przewlekamy. Tu będzie ciężko. Okej. Co, staramy się, żeby te dwa sznurki wyszły z tyłu na tych środkowych otworach. Super. Dobra, dalej, co robimy dalej? Tu sobie schowamy. Dalej, te dwa końce przewlekamy przez nasze oczko. W tym przypadku ja mam taką gumeczkę fajną. Ok. Chyba już pomału wiecie, do czego zmierzam. No i dobra. I teraz te dwa końce, które nam zostały, wciskamy tutaj w te otwory na dole. Już coś tam świta, coś tam to zaczyna przypominać, nie? Jakieś takie... Gdzieś to już widziałem. Dobra, teraz... Od środka ściągamy te dwa sznurki. Tutaj je mam wewnątrz. Tu sobie odmierzamy jakąś tam odległość, która nam pasuje. Możemy później to wyregulować. I teraz tak, w środku łączymy te dwa sznurki po prostu na supeł. Na razie tak prowizorycznie. Później będziemy sobie już dopasowywać do własnej sylwetki. No i słuchajcie, moi drodzy, tym oto sposobem za parę groszy mamy super worko-plecak. Tak, tutaj mamy ściągać, cyk, wkładamy sobie piwka i oczywiście możemy tutaj sobie zarzucić swój nowy worko-plecak na plecy. Ja wam się tutaj trochę przejdę. No jak to się prezentuje? Słuchajcie. Myślę, że efekt jest zaskakujący i zadowalający. To był mój pierwszy i ostatni haul zakupowy. Specjalnie dla was, kochane. Także mam nadzieję, że się podobało. Ja zaraz idę na zakupy ze swoim worko plecakiem. Także zachęcam do zakupu toreb wielokrotnego użytku i przerabiania ich na worko plecaki. Także... Dzięki za uwagę, pozdrawiam was, to był Tomek, kanał po 30. Do zobaczenia.